Młodzież Kontra, czyli Pod Ostrzałem. Witam z Krakowa, Sławek Mokrzycki. Stefan Ciesielewski mówił kiedyś o naszym dzisiejszym gościu, choć sprawia wrażenie pomylonego, to realizuje swoje cele i układa kostkę Rubika w minutę, nie patrząc. Janusz Korwin-Mikke, dzień dobry. Szachista, brydżysta i polityk. Założyciel Unii Polityki Realnej, później Kongresu Nowej Prawicy, a teraz partii, która nazywa się tak samo jak on. Choć w polityce idzie mu różnie, to w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego zdobył mandat, a od miejsca w Sejmie Korwin dzieliło 0,25% głosów. Panie pośle, wrócę jeszcze na moment do Stefana Kisielewskiego. No, okazuje się, że swoje cele pan zrealizował, bo jest pan w Europarlamencie, ale z partią było gorzej. Znaczy, było gorzej. No. Znaczy, dostaliśmy w wyborach do Europarlamentu 500 000 głosów, a do Sejmu 750 tysięcy, więc trochę więcej. No tak, no ale to już gorzej być nie mogło. No. O połowę tej ćwierci ewentualnie, no tak? To wtedy byłoby gorzej. Zaczynamy. Kto zaczyna? No, patrzę. Dobrze, młodzi ludowcy, proszę. Panie prezesie, ja mam takie pytanie, bo nie został pan niestety prezydentem, nie udało się panu, ale takie z kategorii political fiction. Gdyby pan został prezydentem, przyjmijmy, a niech sobie pan to jakoś wyobrazi, jakby się pan zachował w tym sporze konstytucyjnym, przed którym postawiłby ten rząd, jak pan to nazwał, komunistów z krzyżami w zębach, czyli Prawa i Sprawiedliwości, obecnego prezydenta Andrzeja Dudę. Czy przyjąłby pan ślubowanie od trzech prawidłowo wybranych sędziów przez poprzedni rząd, czy nie? I jeszcze takie drugie pytanie, bo wydaje się pewne, że wejdzie pan do Sejmu w przyszłej kadencji. Mówię to na szczęście kosztem Kukiza. Czy jeśli pojawi się taki wniosek o postawienie Andrzeja Dudy przed Trybunałem Stanu, czy pan za takim wnioskiem zagłosuje? Więc, proszę pana, co do sporu, ja bym się po prostu nie wdał w ten spór. Dla mnie wdanie się w ten spór było błędem, bo jeżeli albo się stosuje stykce do prawa, albo jak się chce robić rewolucję, to się robi w całości, a nie w ten sposób się wstawia swoich ludzi gdzieś tam pojedynczo i tak dalej, wydusza i tak dalej. Nie lubię takich metod. Natomiast co do postawienia przed Trybunałem Stanu, no to zależy, jak był sformułowany wniosek, prawda, bo proszę zwrócić uwagę, że mamy w tej chwili w Polsce nie prawo, tylko lewo, nie? I szczerze mówiąc, ja jestem zwolennikiem państwa prawa, no ale czasami się zdarza, że to lewo jest tak skomplikowane i tak sprzeczne z sobą, że nie da się go stosować. Ale jeśli chodzi o tą kwestię ślubowania, no bo do konstytucji należałoby się w jakiś sposób jednak odnieść, jednak zastosować. Przyjąłby pan, czy nie? Co bym przyjął? Ślubowanie tych trzech sędziów. Właśnie, to jest właśnie typowy przykład niejasności konstytucji. Są dwie możliwości. Jeżeli rozumiemy konstytucję w ten sposób, że prezydent może przyjąć ślubowanie albo nie przyjąć, no to jak nie przyjął, to znaczy miał do tego prawo. Natomiast jeżeli mówimy, że prezydent musi przyjąć ślubowanie, to po cholerę ta czopka. Sędziowie powinni stawać się sędziami w momencie zaprzysiężenia bez podpisu prezydenta. No, po co zmuszać człowieka do robienia sobie małpy, do podpisania czegoś, co musi zrobić? Prawda? To jest błąd konstytucyjny. Ja przypominam, można do nas pisać Prawo i Sprawiedliwość? Proszę bardzo. Panie prezesie, jakiś czas temu na konferencji prasowej przedstawił pan taki projekt pod nazwą Dobry Rząd. Miało to być zaplecze merytoryczne i eksperckie partii Korwin. Ja zadałem sobie ten trud i wszedłem sobie na stronę tej inicjatywy i tam bardzo słabo są dość opisani ci ludzie. Ja, na pewno są oni merytorycznie przygotowani, ale czy nie należałoby ich w jakiś sposób bardziej pokazać? No nie wyszliśmy, nie wyszliśmy opisać, do Sejmu, żebyśmy mogli mówiąc bardziej ich poznać. I ja bym się chciał zapytać, z jakimi środowiskami współpracuje partia Korwin? Szczerze mówiąc, jak nie weszliśmy do Sejmu, no to ta inicjatywa troszkę straciła sens. Natomiast ja tu patrzę na przykład w Krakowie, jak byłem przed chwilą na spotkaniu, no to tak zaplecze wygląda nieźle. Ale pan też jakieś ustawy tam zaczął zbierać podpisy i tak dalej, więc jednak jakiś chyba sens jest. Zbieramy. Jest jakiś chyba sens zbierania tego zaplecza merytorycznego i prowadzenia jakichś merytorycznych debat. Pana, to jest żaden problem. Ustawa na przykład o karze śmierci, przecież mamy na dwie ustawy o karze śmierci, prawda? Jedna przez Michalkiewicza, druga potem robiona. Tylko pytanie, którą podłożymy pod to, nie? Natomiast każdy wie, o co chodzi. Chodzi o to, żeby przywrócić możliwość kary śmierci za morderstwa, czyli zabójstwa umyślne. Proszę zwrócić uwagę, że polski kodeks karny nie odróżnia w ogóle morderstwa od zabójstwa.
jednym słowem określa człowieka, który przez pomyłkę zabił kogoś samochodem i człowieka, który z premedytacją podżyna gardło bliźniemu. Nie? No więc trzeba wprowadzić pojęcie morderstwa. No? I to jest istotne. Trzeba, tyczy również pozostałych projektów ustaw. Prawda? A też jest pytanie, bo na przykład jeden z tych projektów miał na celu wycofanie się z konwencji dublińskiej. Ale siedzę sobie w Parlamencie Europejskim i dwóch kolejnych mówców, i to takiego dużego kalibru, mówi, że konwencja dublińska jest już martwa. To tak mówię, po co mamy ją obalać, skoro się uważa, że jest martwa? Ale chyba, żeby zrobić jakieś dobre prawo, przynajmniej coś przygotować, no to chyba trzeba się na kimś oprzeć. No tak, oczywiście, ale wie pan, to, co Polsce potrzeba, to tak naprawdę kontrrewolucji prawnej, dlatego że nie można przerabiać lokomotywy na samochód w ten sposób, że odkręcamy dwa przednie koła od lokomotywy, wstawiamy dwa koła na oponach i potem się dziwimy, że to źle jeździ, prawda? Otóż to trzeba w całości zlikwidować, bo te wszystkie części tego mechanizmu są do siebie dopasowane, powiedzmy, socjalizm, tak? Na przykład ludzie mówią tak, nie można pozwolić, żeby ludzie jeździli bez pasów w samochodach, co odbiera mi przecież moją wolność, nie? Dlatego, że jeżeli się rozbiją, to będzie koszt ich leczenia i wtedy społeczeństwo za nie płaci, tak? Trzeba również znieść ubezpieczenia społeczne, prawda? Bo to jest, dlaczego inni mają płacić za kogoś, prawda? Trzeba to tylko jest w całości, bo likwidacja częściowo spowoduje, że wrócimy do starego, bo się okaże, że to było potrzebne, bo to nowe nie pasuje do tej starej całości. Także to wymaga kontrrewolucji, powtarzam jeszcze raz. Nowa Prawica, proszę. Waldemar Buczek, Kongres Nowej Prawicy. W moim małym, pięknym Biłgoraju całkiem niedawno zorganizowaliśmy spotkanie środowisk prawicowych. Jak się okazuje, siedząc razem z ONR-em, Ruchem Narodowym, Partią Korwin i Kongresem Nowej Prawicy, stwierdziliśmy, że wiele nas łączy, a dzielą nas rzeczy znikome, takie jak na przykład konflikt liderów. Czy wobec tego ma pan koncepcję na to, w jaki sposób w całej Polsce mogłyby współpracować środowiska prawicowe? A jeżeli nie, to może zechciałby się pan umówić na herbatkę, żebym przedstawił panu swoją wizję. Proszę pana, to jest bardzo z kolei poważne pytanie. Partie nie powstają przed łączeniem się. Po połączeniu się partii zaczynają się kłótnie między zwolennikami każdej partii. Ale tu chodzi o współpracę, nie łączenie środowisk. Partie się rozwijają raczej przez rozłamy. Znaczy się usuwa się z partii tych, którzy się nie zgadzają z główną nurtą, po to, żeby wyborcy wiedzieli, co ta partia zrobi po dojściu do władzy. Nie? Takie założenie zakładają, że wyborcy są racjonalni. Bo jak wyborcy nie są racjonalni, no to wtedy oczywiście można głosić poglądy sprzeczne z sobą. Prawda? Jedno skrzydło partii mówi co innego, drugie mówi, no ma pan taki problem na przykład w tej chwili we Francji. Prawda? Dziś chyba są wybory, druga tura wyborów. I na południu jest panna marszał Le Pen, która głosi poglądy Pujada i bliskie mojemu sercu, Lixier Vignancour. Takich, nie znacie tych polityków, ale za moich czasów to byli raczej prawicowi politycy. Natomiast na północy sama panna Maryna Le Penówna głosi poglądy czysto socjalistyczne. Tam są też górnicy, Pas-de-Calais i tak dalej. Normandia, Picardia. Ona głosi czysty socjalizm. No teraz pytanie. Jak ludzie mogą głosować na partię, która w dwóch rejonach kraju głosi całkowicie sprzeczne poglądy? Jak widać, mogą. Może można wyciągnąć po prostu wspólny mianownik. No, moim zdaniem się nie da. No. Znaczy, wie pan, są różne rodzaje kompromisów. Jeżeli mam szklankę herbaty i waham się, czy wsypać tam 5 łyżek, czy 7, to zawsze mogę wsypać 6, prawda? I jest kompromis. Natomiast jak mam problem, czy skręcić w lewo, czy w prawo, a po środku rośnie drzewo, to kompromis nie jest skazany. Panie pośle, ale to zostawiając na moment herbatę w spokoju, ja domyślam się, że to jest swego rodzaju propozycja ze strony tak. Nowej Prawicy. No więc właśnie, bo tak. to ja dopytam, bo pan nie odpowiedział na tą herbatkę, zakładam, że może się uda, może nie. Ale jak się nie uda, to ja dopytam w twoim imieniu, dobrze? Czy gdyby, co musieliby zrobić młodzi ludzie, jaką deklarację złożyć, żeby mogli wrócić do Korwina? Tylko takie jest rozwiązanie? Pod sztandarem Korwina wyłącznie? Jeszcze raz mówię, wszystko jedno, pod jakim sztandarem, byle był to jeden sztandar. Nie może być tak, że są ludzie o różnych poglądach w partii, bo wtedy wyborcy dostają schizofrenii. Nie wiedzą, na kogo głosują. Jest to nieuczciwe w stosunku do wyborców, moim zdaniem. Powtarzam, w stosunku do racjonalnych wyborców, bo jeżeli traktujemy wyborców jak bydło, które nic nie rozumie, no to oczywiście można mówić, co się chce. Zakładam, że możesz mieć mocniejsze argumenty. Wspólnego sztandaru nie może być na przykład wspólny cel?
pod różnymi sztandarami? No, no tak, ale właśnie wtedy pytanie, jaki jest ten wspólny cel. Bo na przykład, widzi pan, różni ludzie mają różne idee, nawet na przykład narodowcy. Jedni narodowcy, tak jak my, bo my jesteśmy partią narodową w pewnym sensie. Narodowcy mówią tak, jeżeli się rodzi dużo dzieci i część z nich umiera, to jest to korzystne dla narodu, bo jest dla selekcja naturalna. Natomiast no tak, a jeżeli ludzie mówią, że trzeba, żeby byli jedynacy, czy tam dwoje dzieci, a za to chować, pieścić i tak dalej, to tak właśnie jest idealnie i dobrze. Mówię, że to jest właśnie chorobliwe. Społeczeństwo jedynaków jest chorobliwe. Nie wiem, czy pan wie, że na przykład w Ameryce jedynaków nie brano do lotnictwa. Nie dlatego, żeby rodziny nie osierocić. Dlatego, że jedynak nie będzie dobrym myślicielem, bo się boi. On się musi bić z bratem. On musi mieć brata, który się bije, żeby był dobrym żołnierzem. Jak nie ma brata, to on nie będzie dobrym żołnierzem. Także... Ja akurat mam brata w partii Korwin i wcale nie musimy się bić. No dobrze, ale... Ale siostra mnie gryzła. Zamykamy dyskusję na temat tego rozwodu między wami. Przy herbatce sobie to załatwicie. Ewentualnie, jak pan prezes przyjmie propozycję. Ja bardzo chętnie. Słyszałem, powiedział chętnie. Zaglądamy do poczty. Pytanie o pana sympatie polityczne. Czy ma pan zaufanie do Ryszarda Petru i jego partii? To jest właśnie dobre pytanie, bo... Jest taka sondaż o zaufaniu społecznym, gdzie figuruje na pierwszym miejscu jako osoba, do której ludzie nie mają zaufania. I teraz pytanie, co to znaczy? Co to znaczy? Czy to znaczy, że jak ja dojdę do władzy i załóżmy, likwiduję przymus płacenia na ZUS, to czy ludzie nie mają zaufania, że ja to zrobię? To jest przeciwnie, ludzie wiedzą, że to zrobię i dlatego się mnie boją. I to się nazywa brakiem zaufania, prawda? Więc czy mam zaufanie do pana Petru? Owszem, mam zaufanie do pana Petru absolutne. Ten człowiek zrobi wszystko, co będzie dobre dla wielkich banków, wielkich firm. Absolutnie. Wie pani, był taki człowiek, na którego się powołuje pan Petru. To mój gość, mówię w domu, Milton Friedman. I Milton Friedman ostrzegał. On nazywał i Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy instytucjami komunistycznymi. No właśnie pan Petru się z nich wywodzi. Jest Nowoczesna? Proszę. Od początku swojej prezydentury pan Andrzej Duda już kilkukrotnie dopuścił się deliktu konstytucyjnego. Nawiązując do pana wcześniejszych wypowiedzi, w których poparł pan zdanie, że ułaskawienie posła Kamińskiego jest zgodne z prawem, chciałbym się dowiedzieć, czym popiera pan to zdanie. Co więcej, Polski Kodeks Postępowania Karnego zawiera w sobie zasadę domniemania niewinności, a więc osoba, w stosunku do której toczy się postępowanie sądowe, powinna być uznana za niewinną. Jeżeli pan prezydent uznał, że poseł Kamiński jest winny, to powinien uprawomocnić się w stosunku do niego również zakaz pełnienia funkcji publicznych i powinien również stracić mandat poselski. Bardzo prosiłbym, aby postawił pan tutaj swoje zdanie, określił. W tej sprawie zmuszony jestem zmienić swoje zdanie, ale w sposób, który pana zdziwi. Otóż ja byłem przekonany, podobnie jak chyba wszyscy, którzy nie przeczytali po prostu Konstytucji, mówili, że to jest tak, że w Konstytucji jest napisane, że prezydent może ułaskawić człowieka skazanego, a nie jest napisane, że to musi skazany praworządnie. Jest tylko prawomocnie. Tylko jest dyskusja, że jest to nieprawda. Ja przeczytałem Konstytucję. Prezydent nie ma żadnych ograniczeń. Ja mogę przyjść do pana prezydenta i powiedzieć, panie prezydencie, zabiłem właśnie człowieka. Mówię dlaczego, jak to było. I prezydent może mnie ułaskawić w tej chwili, bez nawet oskarżenia mnie. Nie ma żadnych ograniczeń konstytucji dla ułaskawienia prezydenta. Takie przypadki były w historii. To samo jest w konstytucji amerykańskiej. I prezydent Ford ułaskawił prezydenta Nixona, uwaga, za wszystkie czyny, których mógłby się dopuścić, będąc prezydentem. In blanco. I go ułaskawił za to. To, proszę zrozumieć, prawo łaski nie jest w prawie. To jest ponad prawem. Prawo łaski świadczy o tym, że system prawny nawalił i prezydent go naprawia. Prawnicy mają nic do gadania w tej sprawie. Prawnicy coś spieprzyli i prezydent to naprawia. Prawnik nie ma tu nic do gadania. Prawo łaski jest ponad systemem prawnym. Prezydenta nie obowiązuje żadne postępowanie prawne w tej sprawie. On po prostu ułaskawia, bo ma chęć. I koniec. Ale prawo łaski w takim razie... Tak jak było przed wojną, prezydent odpowiada przed Bogiem i historią. I koniec. Młodzi demokraci, proszę.
Panie pośle, chciałem zadać całkowicie poważne pytanie, ale widzę, że jest show dzisiaj, w związku z czym zadam z lekkim przymrużeniem oka pytanie, bo tutaj kolega z PSL-u mówił, że najprawdopodobniej dostanie się pan do sejmów, pańska partia dostanie się do sejmów w przyszłych wyborach. Nawet na pewno. Czy na pewno nawet? Nieistotne. Natomiast wydaje mi się, że Jarosław Kaczyński ma plan, jak do tego nie dopuścić, a mianowicie chodzi tu o likwidację gimnazjów, które oczywiście w gimnazjach... Oczywiście w gimnazjaliści nie głosują, natomiast wiemy, że wielu wyborców partii Korwin politycznie wykluwa się z jaja właśnie wtedy. W związku z czym pytanie, jak pan się zapatruje na tę reformę i czy pan jako bardzo dobry strateg, tego panu nie zabieram, jako bardzo dobry strateg jakoś odpowie na tę zagrażającą wam propozycję? Moja opinia. Jest kompletnie obojętne, jak podzielimy szkołę. Czy podzielimy na 4 klasy 4 plus 4 plus 4, czy podzielimy na 3 plus 3 plus 2 plus 1. Nie ma to najmniejszego znaczenia. Walka o gimnazja idzie o to, żeby były posady dla nauczycieli, posady dla dyrektorów. I o to tylko chodzi. Tak samo zresztą jak w sprawie tego pana Kamińskiego. Sądy chcą go sądzić, bo chcą mieć pensję za... Będą miał bardzo, bardzo długi proces sądowy i sędziowie będą brali pensję za sądzenie pana Kamińskiego. Prawda? I o to im tylko chodzi. Oni chcą być w telewizji, błyszczeć w telewizji. Dlatego sądy ułaskawionego człowieka chcą dalej sądzić. Po prostu, wie pan... W tej chwili rządzi klasa robotnicza, w socjalizmie rządzi klasa robotnicza i ludzie chcą mieć miejsca pracy. I sędziowie chcą sądzić wszystkich, każdego. Prokuratorzy zajmują się sprawami zupełnie absurdalnymi, bo chcą mieć miejsca pracy. No, trzeba to zrozumieć. Trzeba skończyć z rządami ludzi pracy. Nawiązując jeszcze tutaj do sprawy pana posła Kamińskiego, chciałbym ad vocem tylko zapytać, czy skoro został uznany za winnego, skoro został uniewinniony, czy pana zdaniem nie powinien stracić mandatu poselskiego? Nie, został ułaskawiony. Dobrze. Z czego wynika, czy był winny, czy jest winny, nie ma żadnego znaczenia, powtarzam jeszcze w tej chwili. Prezydent go ułaskawia w ciemno i ja panu, jeśli pan chce znać moje prywatne opinie, to natychmiast po jego skazaniu uznałem, że to jest absolutny skandal, dlatego że ten człowiek, jeżeli zawinił, to on zawinił nadgorliwością w tępieniu przestępstw. Otóż karanie bezwzględnym więzieniem za nadgorliwość w takiej sprawie jest absolutnym skandalem. Takie coś, można go skazać na 3 lata z zawieszeniem, jako ostrzeżenie na przyszłość. Natomiast skazanie pana Kamińskiego, tym bardziej, że prowokacje do tej pory były w Polsce stosowane. Uważano prowokacje za coś dopuszczalnego. Ja, wie pan, ja nie jestem tego zdania. Pan się zdziwi, ale ja również byłem, broniłem wyroku sądowego, który uniewinniał tę nieszczęsną babkę tam z Sopotu, czy gdzieś tam kombinowała na Helu. Jakieś ten, zapomniałem, jak ona się nazywała. Prawda? I dlaczego? Bo ja pamiętam, jak byłem młodszy od pana, sprawę sądową w Ameryce, gdzie w Central Parku grasował zboczeniec i wtedy puszczono 15 agentek, które tam chodziły w kusych spódniczkach, ale za to znały karate. I w końcu któraś go obezwładniła, tam sponsorowały inne. I sędzia kazał go zwolnić, oświadczając, że nie wolno prowokować do przestępstw. Policja nie jest od tego, żeby prowokować przestępstwa, tylko łapać przestępców. I taka sama była motywacja sędziego, który uniewinnił tę panią. I to samo, czyli tyczy pana Kamińskiego. Policja ma łapać, a nie prowokować nowe przestępstwa. Ja to rozumiem. Tym niemniej, jeżeli było to do tej pory dopuszczane, no to nie można czeka karać za to bezwzględnym więzieniem. Też bym ułaskawił pana Kamińskiego. Przepraszam, czy pan poseł właśnie powiedział, że chodzenie w krótkich spódniczkach właśnie prowokuje do przestępstwa? Bo jeżeli tak, to poradziłbym dać lepsze rady waszym przedstawicielkom partii Korwin, które wszystkie tam... Słucha uważnie, tak? Prawnością, całą pewnością... Wyglądają pięknie, żeby nie było. Całą pewnością większa jest szansa zostanie zgwałcona kobieta chodząc w krótkich spódniczkach niż w długiej. Ja panu coś powiem. Jak byłem w pana wieku... Miałem przyjaciółkę, z którą żeśmy tam rozmawiali o różnych rzeczach. Pewno wiele przyjaciółek pan miał w moim życiu. Ja miałem dużo przyjaciółek oczywiście. Żeśmy zrobili eksperyment. Ta pani przeszła 5 razy od ulicy Poznańskiej w Warszawie do Marszałkowskiej w Warszawie. Taka ulica tego. I proszę pana, raz 5 razy w okularach, a drugi raz bez okularów. Jak chodziła w okularach, miała jedną propozycję. Jak była bez okularów, miała 17 propozycji. A ile padło od pana? Ona robiła eksperyment, beze mnie. Panowie, pozwolicie, zamknę temat, dobrze? Okay.
Kolejne pytanie, proszę. Panie prezesie, kilka dni temu odbyła się pierwsza rozprawa w sprawie rzekomego napadu krzesłem na Bronisława Komorowskiego. Ta absurdalna sytuacja pokazuje, w jaki sposób działają obecnie sądy i prokuratura. Czy popiera pan pomysł naszego stowarzyszenia, aby oczyścić sądy i prokuraturę z wszystkich konfidentów i agentów służb bezpieczeństwa z czasów komunizmu? Był pan autorem ustawy lustracyjnej. Tak, uważam, że również to samo powinno tyczyć się ludzi, którzy, prawda, udzielają się w polskim Sejmie. No wtedy nie musiałby pan policzkować pewnych osób. No jeżeli już poruszyliśmy ten temat, o co poszło? Może proszę powiedzieć, o co poszło w słynnej potyczce pana z panem Michałem Bonim? Więc wie pan... Zanim przejdę do pana Boniego, to rozmawiałem kiedyś z ambasadorem Białorusi, przedpoprzednim jeszcze, i się go spytałem, jak sobie pan Łukaszenka poradził z agenturą. No przecież on miał w MSZ-cie, miał to w polskim MSZ składa się samych praktycznie agentów. Miał tam agentów amerykańskich, rosyjskich oczywiście, prawda, tam wszystko jedno, jakich francuskich. Jak on sobie poradził? Wyrzucił wszystkich i przyjął do pracy 21-22-letnich ludzi znających obce języki. Nie miał spokój z agenturą, przynajmniej na jakiś czas. I to samo należałoby zrobić w bardzo wielu dziedzinach, w których jest to możliwe. Oczywiście nie kapitanów przemysłu i tak dalej, bo to jest zupełnie na pewno. Tam wolny rynek wymiecie sam śmiecie i to wszystko. Natomiast to należałoby zrobić w wielu sprawach. Natomiast co do pana Boniego, pan Boni wystąpił w Trybunie Sejmowej po tym, jak zrobiłem uchwałę lustracyjną. I wyśmiał mnie, to było w telewizji chyba na całą Polskę, czy Sejm, czy nie pamiętam, jak można jego Boniego podejrzewać o to, że był agentem i tak dalej. Zrobił ze mnie po prostu idiotę. Po czym po kilku latach się najspokojniej przyznał, że był agentem, nie raczył mnie przeprosić. Ja zapowiedziałem, że podejmę zastanę kroki, że go spoliczkuję. Dalej mnie nie raczył przeprosić. No to nawinął mi się pod rękę. Zrobiłem... W tym razie, jeżeli pana nie przeprosił, nawinie się drugi raz, jak będzie wyglądał spotkanie? Nie, policzkuje się tylko raz. Człowiek spoliczkowany już nie może być przyjmowany w towarzystwie. Człowiek spoliczkowany nie jest przyjmowany w towarzystwie. Ten człowiek już jest poza towarzystwem. Oczywiście on może zareagować, może wystąpić do sąd honorowy, do sądu wystąpić, prawda? Na pojedynek mnie wyzwać. Ma możliwości... Na możliwość oczyszczenia się, nie? Natomiast jeżeli tego nie robi, no to jest poza nawiasem, to już nie jest człowiek towarzystwa. Partia Razem, proszę. Jest Partia Razem? A, proszę. Robert Szokalski, Partia Razem. W Krakowie od wielu lat mamy problem ze smogiem. Główną przyczyną smogu są piece węglowe starego typu. Czy uważa pan, że powinny istnieć jakiekolwiek regulacje dotyczące zanieczyszczenia powietrza? To jest dobre pytanie. Proszę pamiętać, jest pan w Krakowie. Ja się zastanawiam, czy 20 parę lat temu nie było jakiegoś szczególnego smogu w miejscu, gdzie mieszkali pana rodzice. Otóż Partia Razem uważam za wykwin czegoś chorobliwego, ale mówiąc serio, oczywiście, że tak, że można ingerować w sprawy smogu, jeżeli to się staje. Natomiast chcę stwierdzić, że w ogromnym części przypadku, nie znam przypadku. Ja po Krakowie chodziłem, nie powiem tysiące, ale grube setki razy i ani razu nie miałem problemu ze smogiem z przyczyn podstawowych. W Warszawie jest większy smog, w związku z czym waszego smogu nie zauważam. Krakowski działacz, chciałem dodać jedną rzecz, bo tutaj kolega błędnie sformułował pytanie. Zapomniał o jeszcze jednym dodatkowym elemencie, mianowicie o korytarzach przewietrzania. Jednym z głównych elementów tego, że mamy smog w Krakowie, a właściwie są dwa, to że Kraków jest swego rodzaju Niepce, a dwa to, że mamy zablokowane wszystkie korytarze przewietrzania. I kiedy wieje wiatr, to w większości przypadków ten wiatr nie może wywieźć tego smogu. Czyli Norbert, potrzebne były jakieś regulacje, które zablokowały Rozumiem, że trzeba... Rozumiem, że pan uważa, że trzeba wywalić połowę budynku w Krakowie, żeby wiatr miał gdzie hulać. Widzi pan, ja znam... Ja bywam na Śląsku i w Zagłębiu i musi pan wiedzieć, że połowa ludzi na Śląsku i w Zagłębiu przyjechała z Podlasia, przyjechała z Żowszczyzny i tak dalej. Są to ludzie, którzy dobrowolnie
porzucili miejsca, gdzie jest czystość, czysta i trawa zielona i przyjechali tam, gdzie jest smog, smoki wyjdzie wykonani. I tyle. I przyjechali tam i nie mają prawa narzekać. Jakby im się nie podobało, niech sobie siedzą dalej na Podlasiu. Więc jeszcze raz mówię, jeżeli ktoś uważa, że piękne miasto Kraków jest zbyt zasmogowione, to sobie może wyjechać do innego miasta, a przyjadą na jego miejsca z pocałowaniem ręki ludzie, którzy chcą mieszkać w Krakowie, nawet jeżeli jest w nim smog. Ale oczywiście ta sprawa jest możliwa do rozpatrzywania. To jest jedna z rzeczy, których władza w tym wypadku municypalna ma prawo ingerować. Ma, bo jeżeli sprawa dotyczy ogólnego dobra, jest to dylemat więźnia, ma prawo ingerować. Ja bym nie ingerował, ale powtarzam, w tej sprawie można ingerować. Nie wiem, czy jest taka potrzeba. Istnieje. Młodzież Wszechpolska, proszę bardzo. Panie prezesie, pan często podkreśla w swoich wypowiedziach, że jest pan przeciwko przyjmowaniu imigrantów, dlatego że trzeba byłoby im wtedy płacić zasiłki socjalne. No i moje pytanie brzmi, naprawdę? O to panu chodzi? A jeśli ci ludzie nagle zaczną przynosić zyski zamiast strat, to wtedy stwierdzi pan, że okej, niech płonie cywilizacja, islamizacja Europy. Okej, nie ma problemu, ważne, żeby moje pieniądze były nieruszane. Naprawdę? Proszę pana, tu nie chodzi o pieniądze, tylko moralność. Jeżeli pan daje zasiłek człowiekowi za to, że nie pracuje, pan go demoralizuje. I ja już wolę, żeby pan dawał pieniądze jakiemuś Murzynowi niż Polakowi, bo pan demoralizuje mi Polaka. Dawanie pieniędzy za darmo jest demoralizacją. Ale ja nie mówię w ogóle o słuszności zasiłków, tylko o tej konkretnej sytuacji. To jest demoralizacja. O imigrantach. Demoralizacja. I jak powstała Ameryka? 99% Amerykanów to są imigranci. Ale byli to imigranci, którzy przybywali w czasach, kiedy nie było zasiłków. Więc przyjeżdżali wyłącznie ci, którzy się chcieli pracować. W Europie rządzi ta czerwona hołota, która stosuje dokładnie odwrotną zasadę. Zwróć uwagę, jeżeli ktoś przyjeżdża i chce pracować, to się go wyrzuca, bo on odbiera pracę jakiemuś działaczowi związków zawodowych. Natomiast jeżeli nie chce pracować, tylko siedzi u siebie w kraju, mówi więcej demokracji, więcej władzy dla ludu, tam kobietom równe prawa, no to go wsadzają do kryminału. On jest teraz wielki działacz i go przyjmują z pocałowaniem ręki w Polsce, dają mu zasiłek. Potem dziwimy się, że on robi demonstracje w Europie, rzuca kamieniami w Europie i tak dalej. Przyjmujemy nygusów, nie ludzi, którzy chcą pracować, tylko zupełnie innych ludzi. I to jest ta różnica. Imigranci mogą być, oni się asymilują. A co do asymilacji? Proszę pana, jak można przyjmować ludzi, umieszczać ich w obozach koncentracyjnych, tak? Ja rozumiem, dlaczego to chcą robić partie polityczne, bo wtedy stanowiska szefów tych obozów obsadzą swoimi ludźmi. To będzie dobrze płatna posada oczywiście. Ale jak ona dzisiaj się asymilują? Jak się mogą asymilować? Gdyby przyjechało do Polski 50 tysięcy imigrantów i mieszkali przy rodzinie, oczywiście oni po tygodniu by wyjechali do Niemiec, bo oni po to przyjeżdżają, nie? Ale gdyby mieszkali przy rodzinie, to te dzieci po dwóch tygodniach by szwargotały po polsku. Natomiast pan sobie wyobrazi, to dziecko siedzi w tym obozie, na 2 godziny dziennie przychodzi lektor języka polskiego, a resztę czasu dziecko spędza między swoimi. Czy on się kiedykolwiek nauczy po polsku? Ale naprawdę pan myśli, że te wszystkie miliony imigrantów się od tak zasymilują, że tylko w Ameryce każdy z nich będzie miał, prawda, no przykładowo, Przez 200 lat, póki w Ameryce nie było socjalizmu, się znakomicie asymilowali. Dopiero teraz, jak się pojawił socjalnie, płacą zasiłki i tak dalej, zaczęły się problemy. Kolejne pytanie, proszę. Panie pośle, Polska Zjednoczona Prawica, ja mam do pana pytanie, bo ostatnio, gdy był pan w programie, to powiedział pan, że jeśli chodzi o wybory parlamentarne, to będą państwo przyjmować na listy ludzi, którzy zgadzają się z panem nawet w 80 czy 90%, a nie tylko w 100%. No nie, no bo ja nawet sam się ze sobą w 100% nie zgadzam. Ale dzisiaj pan powiedział, że partia powinna pozbywać się jednostek, które nie zgadzają się z którymiś postulatami. Tymczasem ludzie o podobnych do pana poglądach dostali się z list partii Kukiza, ludzie z Kolibra między innymi, czy z Polski Razem, czy z Nowoczesnej. Nie, z KNP przede wszystkim. Także z list innych partii. Także gdzie jest pański błąd? Tak naprawdę, że tyle lat pan nie potrafi zjednoczyć tych środowisk wolnorynkowych, prawicowych. No ja też byłem w Sejmie z UPR-u, prawda? Wtedy nie było bariery 5%, dostaliśmy 7,7, myśmy weszli. Czy to jest błąd? Widzi pan, ja trochę żałuję, żeśmy nie weszli do Sejmu, ponieważ gdybyśmy my weszli w tym układzie, jaki jest, to PiS by nie miał większości. I to by znacznie ukróciło zapędy PiS. Natomiast gdyby PiS miał i tak mieć większość,
to szczerze mówiąc wygodnie jest mi być poza Sejmem, nie ponosząc odpowiedzialności i nie biorąc udziału w tej małpiarni, która tam się odbywa w tej chwili, więc z tego powodu nie płaczę. Z tego powodu akurat... Pytam pana wygodę, tylko pytam, dlaczego pan nie potrafi tych środowisk zjednoczyć tyle lat. Ale ja nie chcę jednoczyć środowisk. Ludzie, tak jak pan mówi, jak startują do dlaczego nas, to jest koalicja? Sejmy, nie ma człowieka... Nowy Rzeczpospolitej. Nawet gdzie to jest ta koalicja? Nawet mnie nie ma człowieka, który ze mną sam się zgadza w 100%, bo mogę po dwóch dniach trochę zmienić zdanie w jakiejś drobnej sprawie, prawda? To jest możliwe. Natomiast co innego jest, jaka jest obowiązująca linia partii, a co innego jest odstępstwo od niej. Jeżeli mamy praktyczne działanie, nie teoretyczne, tylko praktyczne działanie, to w wyborach, w działaniu oczywiście przyjmujemy ludzi, którzy mają, odchylają się od głównej linii, ale musi być jasne, jaka jest główna linia partii. Kukiz. O to chodzi. Proszę. Piotr Pacewicz, ruch Kukiz za 15. Panie prezesie, mam takie pytanie. Otóż obserwowaliśmy w tym roku dwa fajne zjawiska socjologiczno-polityczne. Mieliśmy dwóch charyzmatycznych liderów, pana prezesa i Pawła Kukiza. Oboje żeście skupili wokół siebie rzesze młodych ludzi, którzy pragną zmiany dla Rzeczpospolitej Polskiej. I moje pytanie, czy nie myśli pan, że pan marnuje potencjał właśnie młodych ludzi skupionych w pana partii Korwin, gdyż pana radykalna postawa, niereformowalność sprowadza do tego, że dwa razy odniósł pan porażkę z muzykiem, a jest pan przecież doświadczonym wieloletnim politykiem. Nie słyszałem jeszcze, jakie kompromisy robił Jezus Chrystus, dzięki czemu chrześcijaństwo panowało świat. Niech pani powie, jakie robił kompromisy. Kompromis jest zabójczy dla polityki. Pierwszą rzeczą, którą musi unikać po polityce, jest kompromis. Bo ludzie przestają wierzyć, że polityk w coś wierzy naprawdę, skoro się godzi na kompromis. Oczywiście w praktyce się godzimy na kompromis. W teorii się nie możemy zgodzić. Natomiast problem z panem Kukizem, którego bardzo lubię prywatnie, niech pan mi wierzy, panem Kukizem, że on właśnie sprowadził wokół siebie ludzi, gdzie są na działacze związkowi. Tak? Jest pan Wilk z KNP, tak? Jest tam ze dwóch czy trzech narodowców. Tak? Przecież... Ale wie pan, to było skuteczne, nam się udało. Ale co wam się udało? Wprowadzić merytorycznych ludzi do parlamentu. Słuchajcie, no i co wam się udało w tym parlamencie? Ale przepraszam, pan poseł Liroy prowadzi z powodzeniem własną działalność. Jest przedsiębiorcą. No dobrze, ale powtarzam jeszcze raz. Na to, żeby partia mogła powiedzieć, że odnosi sukces, musi pokazać, że jakiś punkt swojego programu, na przykład uchwałę lustracyjną, prawda, przeprowadziła, tak? Otóż jaką uchwałę może przeprowadzić partia, która ma w składzie działaczy związkowych i mecenasa Jacka Wilka? No, jak ona może jakąkolwiek wspólną ustawę przeprowadzić? Ale właśnie my działamy i będziemy wprowadzać, jest już komitet rosnących, do wprowadzenia nowej obywatelskiej konstytucji. To właśnie my możemy zrobić. I no dobrze, nie partia. Ale niech pan powie, zdołacie ją uzgodnić między sobą? Rozumiem, że chcesz odpowiedzieć, że tak. Nie, bardzo dziękuję za odpowiedź. Dobrze, to ja proponuję teraz pytanie spoza studia. Jerzy Meysztowicz, poseł Nowoczesnej. Proszę bardzo. W Stanach Zjednoczonych więcej ludzi ginie w strzelaninach na ulicach niż na misjach wojskowych żołnierzy. Czy biorąc pod uwagę, że jesteście za dostępnością do broni palnej w Polsce, czy to jest dobry pomysł, czy należy się z tego wycofać, dlatego że Polacy mogą się sami po prostu wystrzelać, a mamy kłopoty demograficzne? Proszę bardzo. Jeszcze więcej ludzi ginie na ulicach od samochodów i z tego powodu nie kasujemy samochodów, prawda? Więc... Celem życia nie jest bezpieczeństwo. To żeśmy mówili na ten temat o ruchowcach. Celem życia nie jest bezpieczeństwo. Ale państwu podam właśnie dzisiaj na spotkaniu. Na przykład taka książka pana Stefana Leventrita i pana, zapominam na D, też Stefan zresztą, dwóch amerykańskich Żydów i bardzo fajni ludzie. I jeden mówi tak. Dorotka lubi się bawić z Kasią, ale mama nie pozwala chodzić do Kasi. Dlaczego? Bo tata Kasi ma pistolet, często go kładzie gdzieś na wierzchu i to jest niebezpieczne. Więc biedna Dorotka musi chodzić bawić się do Zosi, ale ona to bardzo lubi. Zosia ma basen, one pływają w basenie i tak dalej. Otóż 500 razy więcej Amerykanów ma w domu pistolety niż baseny. A 20 razy więcej dzieci ginie na basenach niż od broni palnej zostawionej w domu.
Dlaczego się boimy pistoletu, a nie boimy się basenu? Kolejne pytanie, proszę. Panie prezesie, część libertarian uważa pana za wolnościowca, co jest przyczyną podziału na zwolenników króla i jego przeciwników. A jednak ma pan w sobie pewne zapędy do autorytaryzmu. Dzisiaj słyszeliśmy pana podziw dla Łukaszenki, czy woli pan strzelać do górników. Jak to jest z panem, skoro jedni pana uważają za wolnościowca, a jednak ma pan ten zapęd jednak autorytarny? No ja jestem zwolennikiem władzy autorytarnej, oczywiście. I ja co więcej twierdzę, jeżeli pan pewno czytał jako libertarianin, pan pewno czytał Roberta Nozicka książkę Anarchia, państwo i utopia. I on tam dowodzi, moim zdaniem jest to dowód praktycznie, że jeżeli zostawimy sprawy anarchii, to wtedy prędzej czy później jakiś gang obejmie władzę. I to jest bardzo dobrze udowodnione. Dlatego też jedyną szansą realizacji ustroju wolności jest autorytarny władca, który po prostu powie zabrania się zabraniać. Zabraniać. Będzie rozstrzeliwał tych, którzy zabraniają zabraniać. Znaczy rozstrzeliwał to nie musi, prawda? Nie pozwoli im działać. Nie ma innego sposobu, bo inaczej, wie pan, większość ludzi kocha bezpieczeństwo. Ja panu powiem więcej. Mówiliśmy tutaj o broni przed chwilą. Gdybyśmy 30 lat temu, kiedy jeszcze bardzo mało ludzi miało, 40 lat temu, bardzo mało ludzi miało samochody, zrobili głosowanie, czy pozwolić ludziom mieć samochody, 80% ludzi było przeciwko. Jak to? Sąsiad miałby samochód i dziecko mógłby mi przejechać, tak? Bo dziecko wyjdzie na ulicę, a sąsiad go rozjedzie? Zakazać. Ludzie kochają bezpieczeństwo. Nie postęp, nie rozwój, tylko bezpieczeństwo. Dlaczego trzeba zabronić ludziom decydować o tym? Jednostki mają decydować, a nie ludzie większością głosów. Studenci dla Rzeczpospolitej, proszę. Maciej Skotnicki, Studenci dla Rzeczpospolitej. Panie prezesie, ja chciałbym poruszyć taki temat troszkę przemilczany w mediach, czyli wizytę prezydenta Andrzeja Dudy w Chinach. Podczas tej wizyty Polska włączyła się w projekt budowy nowego szlaku jedwabnego. Wielu ekspertów mówi, pokłada wielkie nadzieje w tym projekcie. Jak według pana wygląda ta relacja gospodarcza między Chinami i Polską, w szczególności w kontekście walki między Stanami Zjednoczonymi a Chinami o status imperium światowego? Ja popieram działanie Jego Ekscelencji Andrzeja Dudy w tej sprawie. Zauważam, że już od dawna kilku naszych generałów już jeździło do Chin w różnych sprawach. Z Chińczykami, zarówno tymi z Tajwanu, jak i tymi z Chin Ludowych, mam w Parlamencie Europejskim bardzo dobre stosunki. Oni również wysoko oceniają pobyt naszego prezydenta w Chinach. Jest aspekt gospodarczy, to jest oczywisty. Każde przetarcie szlaku handlowego jest korzystne gospodarczo. Każde jest korzystne gospodarczo. Natomiast jest aspekt polityczny. W tej chwili między Rosją a nami jest Białoruś, Litwa, Ukraina. Więc dla nas w tej chwili Rosja jest przymierzeńcem, a nie wrogiem. Ale powiedzmy, że któregoś dnia Rosja połknie Ukrainę. W tym momencie naszym sojusznikiem staną się Chiny. Musimy mieć silnego sojusznika na tyłach naszego potencjalnego wroga. Dlatego też musimy utrzymywać jak najlepsze stosunki z Chinami. Od tak na wszelki wypadek. To ja pozwolę sobie dopytać pana posła, skoro pan mówi o Rosji i Ukrainie. To znaczy, rozumiem, niedawno wrócił pan z Krymu. Ta uwaga o tym, że może się zdarzyć, że Rosja połknie Ukrainę, wynika, przekonał się pan o tym na Krymie między innymi? Nie. Natomiast może się zdarzyć, że będzie taki proces rozpadu państwa ukraińskiego. To jest sytuacja, w której premiera, prawda, wynoszą z mównicy sejmowej, to mnie właśnie na Krymie mi mówiono. No jak myśmy mieli się opowiadać za Ukrainą, kiedy tam jest taki bałagan, prawda, że nawet premiera z Mufinicy wynoszą. Przecież proszę zrozumieć, jak rozumieją ludzie na Krymie. Ja się przekonałem ze zdumieniem, bo tam 3/4 zdecydowanie jest za Rosją. Zdecydowanie za Rosją. Natomiast oni mówią tak. Nie o to chodzi, że o język rosyjski. Bo nam ci nacjonaliści zabraniali mówić po rosyjsku. No to jest powód. Ale jest inny powód. Rosja ma sprawną władzę. Tam nie ma demokracji, jest sprawna władza. I jak nam Ukraińcy odcięli prąd, to pojawił się Putin, rozdał nam 100 generatorów
prawda, nakazał przeprowadzenie przeciwnych Kreszeńską 25 km, prawda, kabla, który nas połączy z gazem kreszeńskim i to w ciągu, gdyby tam była demokracja i Ukraina, to by trwało to pół roku, a za generatory kazano by nam płacić. Prawda? Tak oni mówią. Prawda? Pan Putin sobie ich kupił. Gdzieś się kupił. Nawet ci, którzy wahali, teraz są za Putinem. Jak mogą ludzie, nawet Ukraińcy, na narodzie czy Tatarzy, mogą się opowiadać za Ukrainą, kiedy prawy sektor im odciął prąd, tak? Jest grudzień, dzieci w domach, tak? I prądu nie ma, tak? Też ci ludzie sobie strzelili w stopę. Nastroje antyukraińskie natychmiast na Krymie wzrosły, nie? To ja dopytam jeszcze o powód pańskiej wizyty na Krymie, bo generalnie jest tak, że Europa na Krym nie jeździ. Pan pojechał i to była kwestia demonstracji, czy... Nie, po prostu kwestia wolności, o której żeśmy tutaj mówili. Nie będzie mi tutaj pan Schulz czy pan Waszczykowski dyktował, dokąd mam jeździć, prawda? Natomiast ja oczywiście po tej wizycie nabrałem przekonania, co tam się dzieje naprawdę na Krymie. To są ludzie, którzy żyją w kraju, w którym przez 50 lat Ukraina praktycznie nic nie inwestowała. Tam są chałupy, które się po prostu niemalże rozpadają. Poza tymi pałacami w Jałcie i tak dalej, no to wszystko jest w stanie takim nie do inwestowania. I oni potrzebują inwestycji za granicę, oni potrzebują wolności, oni potrzebują nie tylko pieniędzy, ale potrzebują jakichś gwarancji i oni po prostu, to jest chyba ważniejszy powód, dla którego nie chcą być na Ukrainie, znaczy pod okupacją ukraińską, wolą być pod okupacją rosyjską i tyle. Także jeszcze raz mówię, kwestia narodowościowa to tylko jeden powód. Drugi jest taki, że władza w Moskwie jest sprawna, a władza w Kijowie jest niesprawna, co wszyscy widzą na własnych oczach. No i tyle. Koliber. Damian Kosowicz, Koliber. Szanowny panie prezesie, wiele osób z szeroko pojętą wolnością uważa, że pan przez pańskie kontrowersyjnie, czy obrazoburcze wypowiedzi zniechęca pan ludzi nie tylko do pana, lecz dla całej sceny wolnościowej. Jak pan odniesie do tych zarzutu? Do czego zniechęcam? Do jakiej organizacji? Do idei wolnościowych. No, ja kiedyś chyba lat temu 30 w podziemnym wydawnictwie napisałem, że przyjdzie jeszcze czas, kiedy ludzie powiedzą, że Korwin-Mikke jest przeszkodą na realizowaniu wolności. Wtedy był traktowany jako dowcip. Teraz widzę, że pan to traktuje poważnie. Otóż no, przesada w dążeniu do dobra nie jest grzechem. Jeżeli ludzie mówią, przecież ludzie sobie zdają sprawę, że przecież nikt jeszcze nie zrealizował żadnej utopii w 100%. Ale jeżeli nie pokażemy tej utopii, to nigdzie a nie dojdziemy. Ludzie nie pójdą walczyć na barykady o kompromis. Ludzie pójdą walczyć, na przykład poczcie, żeby wszystko miało być wspólne, jak u bolszewików. No, w końcu tego nie zrealizowano, prawda? Ale było jasne, jakie jest hasło. Więc musi być jasne, jakie jest hasło. I jeżeli tutaj ktoś powiedział, że na pewno będziemy w Sejmie, to po prostu opierał się na tym, że mamy w różnych grupach wiekowych wśród młodzieży 28-40% poparcia. Więc w następnych wyborach nam brakowało nam 5%, no to będzie już co najmniej 3% więcej, prawda? I tyle. I tyle. Jak czytaliście Feynmana wykłady z fizyki, tam jest taka teza dość ciekawa, że nowe teorie zwyciężają nie dlatego, że są lepsze od poprzednich, tylko dlatego, że zwolennicy starych wymierają. No więc... Republikanie. W wielu swoich wypowiedziach mówi pan, że Polska w latach 80. powinna pójść drogą chińskiego kapitalizmu. Jednak Chiny są zaprzeczeniem w rzeczywistości wolnego rynku. Chiny w rankingu wolności gospodarczej plasują się na 134. miejscu. Gospodarka Chin jest zbudowana na państwowych molochach. To jest ich kapitał to jest ponad 90% chińskiej giełdy. Równie podobnie mówi pan, że Białoruś powinna być naszym wzorem. W czasie, gdy prezydent Łukaszenka wprowadza podatek od nieróbstwa. Chciałbym się zapytać, co jest dla pana ważniejsze? Czy wolność, czy zamordyzm? Dla mnie ważniejsze jest oczywiście wolność, ale widzi pan, jak ja próbowałem kupić Bioparox, takie lekarstwo, które mi pomaga jako jedyne na zatoki, to przez 3 miesiące mi się nie udało. Nawet pisałem do firmy we Francji, która to robi. Natomiast, a jak
je kupowałem, bo to musiałem mieć receptę, a teraz nie mogę w ogóle kupić, ponieważ ta firma nie dała łapówki polskiemu rządowi i w ogóle w Polsce nie można po prostu kupić. Natomiast w pierwszej aptece na rogu ulicy na Krymie kupiłem sobie Bioparos bez recepty, bez niczego. I to jest realizacja jakiejś drobnej wolności, prawda? Jeżeli mogłem na Białorusi, na której byłem, mogłem kupić termometr rtęciowy, przemyciłem 20 do Polski. Nielegalnie. Mogę kupić termometr rtęciowy, a w Polsce nie mogę. To jest jakaś drobna wolność. Oczywiście, że pan Łukaszenko nie jest moim ideałem, delikatnie mówiąc. Natomiast pan Łukaszenka ma możliwości wprowadzenia czegoś racjonalnego i to, że wprowadza podatek od nieróbstwa, to jest to znacznie lepiej, niż gdyby wprowadzał podatek od pracy. Lepszy jest podatek od nieróbstwa, niż podatek od pracy. Co do Chin, proszę pana, wie pan, ma pan rację. Ja byłem zaskoczony, jak się przyjrzałem systemu podatkowemu w Chinach i tak dalej. I pytałem się znawców, na czym to polega. Polega to na tym, że 99% drobnych chińskich przedsiębiorstw w ogóle nie płaci podatków. Działają po prostu w szarej lub czarnej strefie. I to działa. I pan mówi, że na giełdzie możliwe, że państwowym dominują. Ale przecież prawdziwa gospodarka nie jest na giełdzie. Prawdziwa gospodarka jest na ulicach. Jak pan wyjdzie na ulicę, patrzy pan na ulicę, stoją tysiące straganów, one są wszystkie prywatne. No? Dziękuję bardzo. Te państwowe molochy mogą być nawet deficytowe. To one nie, firma deficytowa nie istnieje w gospodarce. Jeżeli firma ma zerowy zysk, to jej nie ma. To jest tak, jakby jej nie było w państwie. Panie pośle, kończymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu bardzo i zapraszam za tydzień oczywiście o godzinie 16:00 kolejne wydanie programu Młodzież Kontra. Do zobaczenia.